Debiutujesz tutaj w filmie Fighter. Opowiedz nam o swojej filmowej przygodzie. Jezu, no to jest mój debiut. Ja jestem pełen emocji. Przed rozpoczęciem seansu byłem naprawdę bardziej stonowany. Potrafiłem pięknie budować zdania. W tym momencie, uwierzcie mi, ale cały chodzę, cały po prostu drżę. Miałem ciary i to nie tylko dlatego, że jestem w tym filmie. Też dlatego, że jakby samo to wszystko, co się działo w ogóle wokół tego filmu. Naprawdę to my aktorzy, byłem aktorem, jestem aktorem w tym filmie. Widzieliśmy, produkcja, wszyscy, ile naprawdę sił i energii, emocji kosztowało i to wszystkich, ten film powstawał ponad rok i to nie dlatego, że po prostu hollywoodzka produkcja, tylko dlatego, że było po drodze naprawdę dużo, mnóstwo przeciwności niefajnych. Jak to się tak naprawdę liczy? To, że jesteś lepszy niż byłeś. Szybszy, silniejszy. Tylko to się liczy. I ten film jest dowodem na to, naprawdę ogląda się go, że patrzy na niego tak, że to jest film, który naprawdę pokazuje to, żeby walczyć o swoje marzenia, żeby walczyć o to, co się, o prawdę, o to, co naprawdę chce się zdobyć. Ja jestem, ciężko mi powiedzieć o swojej roli, bo no patrzy się na siebie, ciężko mi jest patrzeć na siebie obiektywnie, zwłaszcza, że jestem pierwszy raz na dużym ekranie. To jest moje marzenie z dzieciństwa. Marzyłem o tym, żeby się pojawić, żeby móc kiedyś widzieć się na tym ekranie, jak siedziałem w kino Tatry w Nowym Targu i patrzyłem sobie, myślę, ale by pięknie było kiedyś się zobaczyć na takim ekranie, ale to były dziecięce marzenia. I dzisiaj no te marzenia się ziściły. Do roboty, stary. Jedziemy. Jestem mistrz. Masz potencjał, możesz nieźle u mnie zarobić. Mam już pracę. Jutro tylko pajasa rozjadę w pierwszej rundzie. Bo ja jestem mistrzem! Ja jestem mistrzem i tak będzie! Jestem bardzo dumny, bo to nie jest mój zawód, to nie jest coś, czym ja się zajmuję, a myślę, że pokażę wielu moim obserwatorom, wielu ludziom, którzy mnie obserwują, że naprawdę warto walczyć w to, co się wierzy. Kurczę, mega jestem dumny z siebie. Opowiedz trochę o swoim bohaterze, góral z krwi i kości, bohater taki niby drugoplanowy, ale naprawdę przez pierwszą część filmu robi ten film po prostu, no i wspaniały Dumec. Z Tomkiem Oświecińskim tak się uzupełnialiście. Widziałem to na sali, co dialog, to sala wybuchała śmiechem. Naprawdę, to ja wam powiem jeszcze taką ciekawostkę, dialogi powstawały na planie. Dialogi powstawały na planie i myślę, to jest właśnie cała... Dlatego się śmialiście, bo myśmy to budowali na planie. Po prostu myślę, że dystans mój do siebie i to, że ja się absolutnie nie obrażałem. Oczywiście były tam takie pomysły, że nie, że to może nie jedźmy na tym moim wzroście. Ja mówię, kurczę, ludzie, po co malować trawę na zielono? Mam 1,62 m wzrostu, czy tam 3, nie wiem, w butach. Dlaczego mamy okłamywać widza? Miejmy, pokażmy to, że ma człowiek do siebie dystans. Zrobić. W życiu jest jak w ringu. Dostajesz szczękę, padasz i albo stajesz. Naprawiasz błędy. Idziesz dalej, albo zostajesz tam. Walczymy czysto, nie zadajemy ciosu poniżej pasa. Słuchamy mojej komendy. Powodzenia. Jest troszeczkę takim popychadłem tamtych swoich przyjaciół, natomiast oni go bardzo kochają, zresztą to w jednej scenie widać, że po prostu są zawsze za nim i nie pozwoliliby mu zrobić krzywdy. I to jest mega, mega, mega fajne, że ten Jacek, który no jest góralem, więc zaciąga po góralsku, no ja też wiem... Śmieje się po góralsku. Ja zresztą, ja pamiętam swoje początki w Warszawie, kiedy no, po polsku zaciągałem, ludzie się trochę ze mnie naśmiewali, więc ja tak sobie troszeczkę z mamą godą po gwarzem po góralsku, nie godą po pańsku, więc no, myślę, że wyciągnąłem do tej swojej postaci trochę z siebie z górala, z kuczaja, uspokoiłem go trochę. Masz przegrać tę walkę. W drugiej rundzie. Czas wyjście. To zawsze musisz czekać?
bardzo fajne, przecudowna przygoda. No już dwie role się kolejne szykują dla mnie, więc no cieszę się, że ta przygoda się nie skończy. Możesz powiedzieć coś więcej na temat nadchodzących filmów? Nadchodzące będą takie, że będę tam trochę bardziej sobą, bo będę tam trenerem w obydwu przypadkach, tak? Będę w obydwu przypadkach kimś, kto ćwiczy. Nawet w jednym z filmów będę po prostu kuczajem. Także no jest to dla mnie to jest w ogóle jak sen, naprawdę, bo w przeciągu 2 lat gdzieś tam udowodniłem przede wszystkim sobie, że naprawdę warto było ciężko pracować, że warto było znosić czasami te uniedogodnienia, to co się w życiu moim niefajnego działo, i tą właśnie myślę historią, ja się nie wstydzę tego, bardzo często w wywiadach jestem o to pytany, o moją przeszłość, ja mówię o tym dlatego, żeby właśnie pokazywać ludziom, którzy są w takich sytuacjach ciężkich w życiu, w jakich ja byłem, albo pochodzą z domów, gdzie była przemoc, gdzie był alkohol, że naprawdę można z tego wyjść, tylko trzeba nad tym pracować. Samo po prostu się nie zrobi. I też to było w tym filmie, jest doskonale pokazane, że właśnie ta praca, właśnie jeżeli skupisz się, po prostu, kurde, masz cel, to naprawdę można dojść bardzo daleko. Nie uda ci się, rozumiesz? Dojadę cię w drugiej rundzie, się dojadę.